Za górami, za lasami mieszka Gipley. Pewnego dnia budzi się jako kura i musi wykonać challenge. Jego zadaniem jest przetrwać 100 dni i zostać najsilniejszą kurą w Minecraft. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 3,5 tysiąca kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, tutaj Gipley. Jak widzicie, słuchajcie, jestem kurą. Postanowiłem, że dzisiaj postaram się przetrwać 100 dni jako kura w Minecraft. Zobaczymy, jak będzie wyglądało moje życie i czy w ogóle będzie mi się tutaj dobrze grało jako kura. Jak widzicie, jestem dosyć malutki i mam tutaj wiele koleżanek, można tak powiedzieć. Mam tutaj też jajka, znoszę co jakiś czas, słuchajcie, jajko. I patrzcie, tam jest nasz farmer, który o nas trochę, można powiedzieć, dba, czasami nam rzuci jakieś jedzonko i zbiera oczywiście nasze jajka, także możecie zostawić kciuka w górę, jak mi kibicujecie, żeby mi jak poszło jak najlepiej jako kurka, słuchajcie, i zobaczymy właśnie. Dzień dobry, panie farmerze. O, moja najnowsza kurka. Kurko, pamiętaj, że ty masz znosić bardzo dużo jajek. Masz być bardzo dobra dla swoich tutaj sióstr i koleżanek. No i dobrze się tutaj u nas czuj, a teraz wasz farmer idzie na jakiś tam spacerek. Do widzenia, panie farmer, będziemy znosić następne jajko i następne zniosłam. Jak widzicie, mam tu 4. Trzeba je teraz troszeczkę tak wysiedzieć, można powiedzieć, żeby były gotowe dla naszego farmera i pewnie będzie, nie wiem, jakąś jajecznicę z tego robił, także ja mu ogólnie to, słuchajcie, rzucam. I możemy się w ogóle z jakąś kurką tutaj zakumplować, tylko nie wiem z jaką. Czy jest tutaj jakaś chętna kurka, żeby w ogóle zostać moją przyjaciółką i mi pokazać, jak wygląda właśnie życie kurek od środka? Możemy, słuchajcie, tutaj w ogóle do drugiej zagrody. Ile tutaj kurek mamy? Co, czy to jest lis? O, zobaczcie, zobaczcie. Słuchajcie, on jest chyba niebezpieczny. A masz, zaraz będę wszystkie was tutaj normalnie jeść. Co jest grane? Wszystkie, no chodźcie, kurki, chodźcie. Musimy uważać, słuchajcie, jajkiem go może rzucę. Jajkiem go rzucę. A masz ty normalnie, zostaw ty, nasze kurki. Kuro? O nie. A co ty robisz? O nie, uciekam, słuchajcie. Nie uciekam stąd. Zostaw mnie normalnie. Lisie, chodź jeden. Tu. Lisku, chytrusku, bęk. I dostaniesz. Rzucać tutaj zaraz jajkiem dostaniesz w głowę. Jak ciebie dzisiaj na kolację sobie zjem, kurko. On mnie goni, ratunku. Szybko tu się chowamy. Szybko gdzie się chowamy. Jesteś? Dobra, to gdzie tędy, tędy. Poszłaś? Okej, dobra. Mam nadzieję, gdzie słuchajcie. Gdzie ty, kurko, jesteś? Tam jest ten lisek. Uciekła mi, dobra, idę sobie pojeść tamte, haha. Ja nie mogę, słuchajcie, życie kury jest naprawdę niebezpieczne. Jeśli jeszcze tego nie robicie, widzowie, to zostawcie subika z dzwoneczkiem, dołączajcie do armii, bo już niedługo wbijamy 2 miliony subów i będę mógł, jak tutaj będzie dużo kciuków w górę, będę mógł wam pokazać, jak będzie wyglądało przetrwanie 100 dni jako inne zwierzątka. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie takie odcinki, słuchajcie. A my chyba musimy stąd uciekać, bo ten lisek, słuchajcie, jest mega niebezpieczny. Ja chyba zostawiam tutaj farmę i wiecie co, może rozpoczniemy trochę taki survival, będziemy musieli jako kurka tutaj przetrwać i w sumie myślę, że tutaj będzie mniej zagrożeń niż na farmie, gdzie jest miliard, słuchajcie, kur i po prostu jesteśmy takim łakomym kąskiem dla takiego lisa. Patrzcie, tam coś jest. Jest jakaś lawa i krowa jakaś. Może, słuchajcie, nie wiem, porozmawiamy później z tą krową i może znajdziemy sobie jakiś przyjaciół. Halo, pomocy, ty kurko, uwolnij mnie stąd. Ty do mnie mówisz krótko? Co tak. W ogóle, kto cię tu uwięził, co? Co jest grane, o co chodzi? No nie wiem, ktoś mnie tu uwięził, ogólnie jestem Lumi. Ktoś mnie w krowę tutaj taką Lumi? Zrobił. Ja jestem Gipley, tak? Gram teraz jako kurczak, słuchaj, muszę przetrwać 100 dni. A ja jestem teraz tutaj jako krowa. Ej, czekaj, weź, czekaj. Uwolnij mnie. Mam tutaj kilof, mam nadzieję tylko, że nie wpadnę do lawy. W sumie mam tutaj skrzydełka i może uda mi się troszeczkę dalej nawet skakać niż normalnie. O. I uwaga, widzowie, skaczemy jako kurczak. Hopsa. Hopsa, no i już Lumi, prawie cię uwalniam tutaj, czekaj, już kilofem mogę cię, cyk i cyk. W ogóle masz tu jakieś schronienie, Lumi? Masz gdzie w ogóle mieszkać, żyć? Ogólnie to nie, to ogólnie to Gipley, to ja nie mam tutaj żadnego, Dobra, ale dawaj parkour, dasz radę parkour, uważaj, bo ja to jest... sobie tu. To jest w ogóle, uwaga, bo to jest kujący no płotek, wiem, słuchaj. No trochę się pokułam. No ogólnie to tylko tutaj, taka jaskinia malutka do spania. Ej. Trochę zmęczona jestem. Fajnie, ale... mogę tutaj normalnie z tobą zamieszkać, bo ja uciekłem z farmy, gdzie było pełno kurczaków, tylko
tylko lis zaatakował tą farmę. Chciałbym tutaj z tobą mieszkać jakiś czas. Mógłbym zamieszkać? Też jestem mega zmęczoną kurką i w sumie bym się poszła zdrzemnąć, wiesz? No dobrze, dobrze, ja też jestem zmęczona. Teraz byłam krową ogólnie u Pro, ale nie chcę więcej u niego być. I ja bym ogólnie miała do ciebie też taką prośbę, wiesz? Ale to nie wiem, czy teraz ci o tym powiedzieć, czy później jak wstaniemy. No to może później, zdrzemnijmy się trochę. Dobranoc. Dobra, dobranoc. Widzowie, jest już normalnie czwarty dzień, jak gram kurczakiem i tak naprawdę mieszkaliśmy tutaj cały czas w tej jaskini. Zobaczcie, jak tutaj trochę przeekspiliśmy ją. Razem z krową byliśmy w jaskini normalnie, znaleźliśmy złoto. Ona cały czas tam śpi, słuchajcie. Większość dnia ta krowa przesypia. Krówko, budź się, Lumi, pobudka, słuchaj. Ojejku, jejku, fajnie mi się spało, no co? Słuchaj, co trzeba tutaj dalej tutaj rozbudowywać normalnie i niedługo trzeba iść w końcu po twoje przyjaciółki, które są tak uwięzione. Tak, no trzeba po prostu po nie pójść, ponieważ no one zostały uwięzione, ale wiesz co ci powiem w ogóle jeszcze? No. Bo Pro, u niego jest taka mikstura, która w ogóle może spowodować, że ty będziesz takim koksem kurczakiem, wiesz? Serio? Ej, czekaj, to ja tutaj normalnie wezmę, bo znaleźliśmy w widzowie piłę łańcuchową, zobaczcie jak ona kozacko, epicko wygląda. Był tutaj taki drwal i razem z krówką się normalnie zakradliśmy i zawinęliśmy mu tą piłę łańcuchową. Normalnie ona, patrzcie jak drewno kosi. Tutaj tak, hop, jedno za drugim, mamy tutaj dostęp do dużej ilości drewna. Dobra, także w ogóle gdzie ten wiesz co, mieszka krówko? Tutaj, w tą stronę? Tak, musimy w tą stronę. O, zobacz, rowerki tu jakieś są, to ale dawaj, śmiesznie wyglądam, haha. Ty, ja też tutaj jadę jako kurczak, ej, ty, w ogóle... Ty, cała się w ogóle telepie, tak, jakoś. Ja jestem chyba za mały jedzie. Tutaj, za mały jestem, chyba ja tutaj... Ja za duża, chyba tutaj musimy duża wychodzić już, słuchaj, bo to jest w ogóle, słuchaj, ciężko tutaj, ja nic nie widzę, ej, ale tam widzę jakieś diamentowe bloki, chyba jesteśmy przy tym Pro. Halo, krowa, gdzie jesteś? Tak, idę, szybko, szybko idę. To dawaj, dawaj tutaj, chodź tu szybko, ja nie mogę. I co tutaj myślisz, że twoje przyjaciółki są uwięzione? Tak. Ty też tutaj byłaś? Tak, byłam w tej zagrodzie, tak mało miejsca, tu niby Pro, a tak naprawdę... Nie no, co? Niby nie, ja nie pójdę tam. Ej, jak ja tutaj się jest boję. Normalnie 1000 twoich przyjaciółek, ja tu jest tyle krówek. Nie, ja zwiewam, ja będę gdzieś obserwować z góry, no dobra, ja się boję, sumie, ja nie chcę. W sumie rozumiem, słuchajcie, tą krowę, zresztą sam zwiałem ze swojej zagrody, ale jestem kurczakiem, sprytnym kurczakiem, który może teraz zrobić dobry uczynek i słuchajcie, uwolnić te wszystkie krówki, które tutaj są. Psst, psst, krówki, nie macie się o co martwić. Zaraz was uwolnię. Idę tylko zobaczyć do środka. Widać, że tu są, słuchajcie, jacyś osadnicy, którzy dbają o te krowy, a my musimy po cichutku, jako kurczak, wejść po prostu do środka. Ty, diamentowy dom w ogóle! Też mają diamentami wszystko tutaj wykładane. O dobra, jest tyłem odwrócony. Chowamy się, słuchajcie, jest tu jakieś kolo. Jest tu jakiś koleś, na którego musimy uważać. Dobra, Pro tutaj poszedł. Dobra, poszedł sobie. Idziemy szybko na górę zobaczyć, co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Dobra, jest jakaś skrzynka. Ej, krówki jakieś fajne... Krówki moje, itemki. Krówki! Co on tu kombinuje? Ty, poszedł do tych krów. Może tędy no, zobaczymy. No, mleka dzisiaj dużo, dużo macie dawać tutaj dla mnie. Jakieś pióra tutaj w moim domu? Nie, pióra zobaczył. Może ty, piórko ktoś tu jest po prostu nieproszony. Proszę się, tutaj się pokazać. Co to tylko jest w ogóle, słuchajcie? Ty, mogę się teleportować. Jestem na dole, słuchajcie, przed tym... O nie, schodzi na dół chyba. Schodzi na dół, idzie tutaj. Mogę się teleportować, słuchajcie. Czy ktoś tu jest w moim domu? To proszę ja w tej chwili. Kurczak, kto? Tu jestem na dole, cienia się jeden. Ha. Chodź tu. Mam cię. Słuchaj, ty... nie ma ze mną szans. Jestem sprytny, kurczak. Silny jesteś, uwalnij, w takim słuchaj, razie. Uwalnij te wszystkie krówki, rozumiemy się? Nie uwolnię, nie uwolnię, to będą moje krowy na zawsze. No to dobra. Będą mi dawały dużo mleka. Teraz pożałowałeś, ja nie mogę. I patrzcie, mam tutaj w ogóle tą miksturę, o której mówiła mi ta krowa. Może rzucimy ją i zobaczymy, co się stanie. Czy zostanę wykokszoną normalnie tutaj kurką. Także trzymajcie kciuki, zostawiajcie kciuki w górę, a ja słuchajcie, odpalam to. Wow. Ej, patrzcie na to! Rzeczywiście trochę urosłem jako kurka. I ja nie mogę, ale jaja. Słuchajcie, dobra, teraz musimy tutaj... Bierzemy piłą łańcuchową. Już was krówki tutaj uwalniam. Nie macie się o co martwić. Ja tu mam normalnie piłą łańcuchową. Kozackie itemki, słuchajcie. Jestem normalnie bardzo sprytną kurką, jak zresztą widzicie. I w sumie wiecie co? Podoba mi się ta chata diamentowa. Może tutaj się przeprowadzę normalnie razem z krową. I tu będziemy sobie po prostu urzędować i mieszkać. Tylko musimy wygonić tych wszystkich tutaj pracowników, którzy...
którzy tutaj mieszkają. Tu na przykład ja sobie będę mieszkała jako normalnie kurka. W ogóle śmiesznie teraz wyglądam. Jak wam się podoba, słuchajcie, stylówka? W sumie zadziałała ta miksturka. Dobrze ta krowa mówiła, muszę ją w ogóle znaleźć i pokazać nasz nowy dom, gdzie będziemy mieszkać. Prestiżowy. Ej, ziomeczku, a ty proszę, żebyś się stąd wynosił natychmiast, okej? Także tutaj słuchajcie, omijamy tą krowę. Krówki, jak tam? Wszystkie uwolnione? Ja tutaj teraz będę mieszkać, także idę tutaj po moją krówkę i słuchajcie, będziemy spędzać tutaj w tym domku najbliższy czas. Mijają kolejne dni, słuchajcie, a ja tutaj właśnie z moją przyjaciółką, krówką, świetnie się bawię. W ogóle mamy tutaj biznes, słuchajcie, handlujemy mlekiem. Zobaczcie, przyozdobiliśmy w ogóle ostatnio nasz domek. Wszyscy są zadowoleni, ponieważ krówki się tu wypasają, chodzą sobie gdzie chcą. Wystarczy, że tutaj dadzą trochę mleka. Jak tam w ogóle biznesik idzie? Dzisiaj dużo mleka sprzedałaś? Dobrze, tak, pan osadnik tutaj dzisiaj ode mnie bardzo dużo mleczka kupił. Jak tam dzisiaj jeszcze... obroty? Zobaczcie, widzowie, ile mamy bardzo pieniędzy. Ładnie. To ja dzisiaj sobie biorę trochę 500 to i te naszyjniki, resztę ogólnie zostawiam wam, też możecie sobie pójść później na zakupy i wezmę sobie parę mleczek. Zobaczcie, dobra, normalnie ile te krówki potrafią znosić tego mleka. Słuchaj, a jak tam w ogóle masz tutaj dobre relacje z resztą? Znalazłaś już sobie, wiesz co, jakąś przyjaciółkę? Tak, mam dobre tu koleżanki, no w sumie przyjaciółki tak nie do końca, ale koleżanki są ogólnie dobre, ta fajna jest. I takie malutkie dzieciątko już nawet dobra, ma taką małą słuchaj, krówkę. To później jak skończysz to mleko sprzedawać, to idź do domu, posprzątaj, słuchaj, bo tak naprawdę ja cały czas sprzątam, a ty zostawiasz tu syf, ja nawet przyozdobiłam... Nieprawda! Przyozdobiłem tutaj normalnie ostatnio jako kurczak tutaj właśnie nasz domek, żeby to ładnie wyglądało, a ty nic prawie nie robisz. No dobra, to idę teraz posprzątam w tym dobra, domu. A my słuchajcie, lecimy, ponieważ tak naprawdę jeszcze się nie rozprawiłem w ogóle z tym lisem, który zniszczył naszą praktycznie całą farmę. Byłam tam, słuchajcie, ostatnio i nie wygląda to za dobrze. Co prawda mam tutaj w ogóle, słuchajcie, taki przedmiot, dzięki któremu mogę się teleportować. Możemy też oczywiście jechać sobie tym motorkiem, okej? Także pojedziemy sobie tym motorkiem, ale naprawdę nie jest dobrze. Ratunku! Ej, uważaj, kurko! Ja już ci pomagam! Piło normalnie. Proszę zostawić tą kurkę natychmiast. Okej, co się dzieje, kurko? Wszystko w porządku? Oj! Gonił mnie on po prostu tutaj cały czas. W ogóle problem. Mam ty, jak ty wyglądasz, a ty przypadkiem od nas z farmy nie jesteś? No ja jestem od was z farmy, ale trochę wyrosłam, wiesz? Użyłam takiej mikstury i rosnę jak na drożdżach. Wszystkie kurki po prostu zabrał. Farmer tylko siedzi całymi dniami i po prostu płacze. Zrób coś z tym. No to mogę właśnie sprawdzić teraz tego lisa i go jakoś zatrzymać tak naprawdę, bo ja czuję się teraz na siłach, nic tam nie jest straszne. Potrzebujesz pieniążków na coś, kurko? Możesz iść sobie kupić coś do sklepu czy coś. Dzięki, dobra, to w takim razie aż odlatuję. No, kurki powinny się wspierać, na razie, hej. Okej, słuchajcie, także my teraz lecimy szybciutko na farmę i zobaczymy, co tam słychać u farmera. Porozmawiamy z nim za momencik i już za chwileczkę. No jesteśmy, widzowie, na farmie naszego kochanego farmera, który w sumie nami się tutaj zajmował, ale chwila, czy ja tutaj, słuchajcie, nie widzę żadnej kury? Ej, przepraszam bardzo, panie farmerze, gdzie są wszystkie kury? Co się stało tutaj, co? Oj, jak ty wyglądasz? Jesteś jakaś gigantyczna normalnie teraz. No nic, no. No lis przyszedł i wszystkie kury po prostu mi zabrał. I biedny, żadnych jajek nie mam. Nie mam zaraz, nie będę miał po prostu za co żyć. No to spokojnie, bo tak się składa, że my handlujemy mlekiem i dam ci tutaj troszkę pieniędzy, zobacz. Pieniędzy? Dzięki temu będziesz mógł trochę przetrwać tutaj ciężki okres i wyhodujesz sobie nowe kurki, słuchaj. Dziękuję, jak tam dziękuję ci bardzo. Tak, to dobrze, ale widzę, że ty jesteś taka gigantyczna, a może chciałabyś mieć tak bardzo dużo siły, bo ostatnio kupiłem coś takiego, zobacz. No dobra, dzięki. To co, to mi da jeszcze jakąś większą moc, supermoc? Tak, no dobra. Bardzo dobrą moc. A czy mógłbyś mi wypróbuję pomóc? Wypróbuję to. Dobra. Wow, co się ze mną stało? Ej, jaki jestem zmutowany. No właśnie mówiłem. Panie farmerze, co jest z moimi nogami? One są jakoś odwrócone do góry nogami. Jak jestem umięśniony, widzicie to, widzowie? Co jest w ogóle grane ze mną? Dobrze, i czy mógłbyś teraz pójść pokonać tego okropnego lisa? Ja mam laser w oczach normalnie nawet, panie farmerze. Mogę to zrobić, a wiadomo w ogóle, gdzie on ma swoją bazę i siedzibę? No gdzieś tam w tych górach, gdzieś tam, ale gdzie ja dokładnie, to po prostu nie mam pojęcia. Dobra, to dziękuję bardzo. Oj, przepraszam, zamroziłem pana. Oj.
Więcej nie będę. Poszukam go i uratuję panna kurki. Nie ma co się martwić. Dobrze, ej, dziękuję. Ja nie mogę, widzowie, mam supermoce. Patrzcie na to. Mam normalnie laser w oczach. Potrafię latać. Coś niesamowitego. Jestem zmutowaną kurą. I tak naprawdę mam władzę tutaj teraz. I niczego się nie boję. Tylko dziwne są te nogi. Ej, jak oceniacie w skali 1 do 10, słuchajcie, takiego szalonego kurczaka? Te nogi w ogóle jakby były odwrócone do góry nogami. I mnie łaskoczą, ej. Łaskoczą mnie tutaj te nogi w ogóle. Jakie jaja. Dobra, nieważne. Musimy teraz, słuchajcie, znaleźć tego złego lisa, który zniszczył całą farmę, a my chcemy oczywiście dobrze dla naszego tutaj farmera. On się mną opiekował. Jak szybko potrafię w ogóle biegać, słuchajcie, widzowie. Potrafię latać. Mam niesamowite moce. Ej, patrzcie na to. Co tu robi jajko w ogóle? Przepraszam, czy tu jakaś kurka zniosła jajko? Ktoś potrzebuje jajka? Ej, chwila, jest więcej jajek. Dziwna sprawa, udamy się tędy. Okej, okay, następne jajko. I następne, ej! Ty niedobre kury, mało jajek mi tu znosicie. Co więcej ma być tych jajek, bo zaraz wszystkie was po prostu załatwię. Jeden, porażę cię normalnie moim laserem. Jestem mutant, normalnie kurczaczkiem. I słuchaj, tak naprawdę to moja rodzina, rozumiesz? Zadarłeś z moją rodziną, tak? Ale jak zadarłeś z moją rodziną, to ze mną też zadarłeś, wiesz? I co teraz? Nie, to będą moje kury i ty zaraz będziesz też moją kurą. Nie masz szans, nie masz ze mną szans, cwany lisku. Co on sobie myślał w ogóle, słuchajcie? Kurki, ja tutaj już was uwalniam. Mam tutaj nasionka dla was, jak chcecie nawet. Także zapraszam, wracamy do domu. Będziecie już, słuchajcie, wolne i wszystko będziecie mogli tutaj normalnie robić. Chodźcie tutaj za mną. Ja nie mogę, ile kurek, słuchajcie. Cała normalnie farma kurek, które teraz wracają, a on część już przerobił normalnie na kurczaki do jedzenia. Normalnie bez pierzy. One są masakra w ogóle. Co to za lis, słuchajcie? Lis, który tak naprawdę chciał zjeść tylko tak naprawdę te kurczaczki. Codziennie by sobie pewnie kilka ich jadł. Chodźcie, wracamy normalnie tutaj teraz do farmera i wszystko dobrze się skończy. Będziecie musiały tylko dla niego jak najwięcej tutaj oczywiście jajek znosić. Także widzowie, słuchajcie, chyba nam się udało pokonać normalnie tego liska. Ja teraz z tymi właśnie kurkami, ja potrafię w ogóle latać jako kurczak. To jest niesamowite. Mutant kurczak, oceniajcie moją to normalnie tutaj mutację w skali 1 do 10 w komentarzu. A ja się z wami, widzowie, żegnam. Trzymajcie się, żegna się z wami zmutowany kurczak. Pa, pa. Wbijajcie na filmy, które wam się teraz wyświetlają na ekranie. Trzymajcie się, hej.